Dzieci nieraz bawią się w taką grę, patrzą sobie w oczy i kto dłużej wytrzyma, kto dłużej ma wzrok skierowany w stronę tej osoby, kto mrugnie, to przegrywa, albo ktoś nie może wytrzymać tego wzroku i odwraca głowę, ten jest przegrany. Jest dzisiaj opisane w Piśmie Świętym takie spojrzenie. Zacheusz, który chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Zadziwiające jest to dzisiaj w Ewangelii, którą słyszymy, że Jezus, kiedy przechodził, mówi, spojrzał w górę. Nie spojrzał na Zacheusza, ale spojrzał w górę. Dlaczego? Warto to dzisiaj rozważyć. Pewnie wiemy, że jeśli na przykład na kogoś byśmy się patrzyli przypadkowo, to za takie patrzenie przypadkowe można dostać w twarz. Ale żeby z kimś się spotkać, spojrzeć na niego, to trzeba być u niego w domu. Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi, zejdź prędko, bo chcę się zatrzymać w twoim domu. Chcę na ciebie spojrzeć, ale spojrzeć można w domu. I wtedy te spojrzenia w domu, one zmieniają wszystko. I dzisiaj pomyślmy, czy chcemy takiego spojrzenia w domu. Gdzie szukać tego domu? Jak wejść do tego domu? I dlatego Bóg nas zaprasza, spotkaj się ze mną, ale w domu twojego serca. Spójrz w moje oczy takim spojrzeniem, żeby to spojrzenie zostało na długo, nie na jeden dzień, ale żeby to spojrzenie, jakiś taki akcent wywierało na moje życie i motywowało mnie do spojrzenia z miłością na drugiego człowieka.